Chciałbym pana zapytać o wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Zna pan go dobrze od wielu lat. Jak pan sądzi, jakie on ma plany dla Polski na dalsze lata? Plany, aby utrzymać się jak najdłużej, bo narobił tyle złego, tyle przekrętów, tyle nieuczciwości, że najprostszy sąd musi go rozliczyć i osądzić, i osadzić. I w związku z tym on już broni swojej przyszłości i będzie bronił, wykorzystując wszystkie możliwości w obronie swojej. Także on nie broni niczego, nie Polski, nie patriotyzmu, broni sam siebie i swoich przekrętów. Kiedyś przecież staliście na jednej linii, można powiedzieć. A teraz dlaczego tak się dzieje? Proszę pana, oczywiście dopóki był podwładnym, to naprawdę wykonywał dobrze polecane zadania. Wykonał mi naprawdę, mnie i Polsce, dużo dobrych rzeczy. I dlatego też, tylko że kiedy się usamodzielnił, kiedy zaczął się usamodzielniać, no zaczął popełniać swoje błędy. Bo on jest dobry jako wykonawca, nie nadaje się na pierwszą osobę, dlatego że nie zna życia, nie zna praktyki. On jest teoretyk, a teoretycznie nie zawsze jest to, co praktyka wymaga. Teoretycy w tamtym czasie, kiedy walczyliśmy, mówili mi, że nie mam żadnej szansy na zwycięstwo, że komunizm, że Związek Sowiecki nigdy nie wypuści Polski. A praktyk ze mną łączy mówi, a nie, a jest szansa, no i właśnie. A ci praktycy naczytali się wiele książek i w tych książkach rzeczywiście jest napisane, że to niemożliwe, to jest wyliczone matematycznie procentami i z tego punktu widzenia się zgadza. I Kaczyński jest taki właśnie teoretyk, który nie ma zielonego pojęcia o życiu i o praktyce.